Tak jest, dwójeczka, nie zmieniamy. Nie zmieniamy! Oczywiście, że nie zmieniamy! Ten placek by dostał udaru, jakby wziął mi coś innego! Myślicie, że ludzie żyjący w biednych krajach Afryki mają gorzej? Ja muszę grać 5-3-2, 3-4-2-1, 4-5-1 w każdym drafcie! Proszę was! Nasze cierpienie nie jest takie samo! Przekonaj go, zrób cokolwiek, żeby on wziął tą zażyganą czwórkę. Zrób cokolwiek. Słuchaj, bo Olaf będzie bardzo szczęśliwy, ale tak wiesz, bardzo szczęśliwy, jeżeli wybierzesz tą czwórkę. I Olaf będzie zachwycony, będzie przeszczęśliwy, jak wezmę numer 4, tak? Dokładnie tak. No dobra. No to weźmy tę dwójkę w takim razie. Dobra, to powiedział, żebyś wziął dwójkę. Nie wybieraj mi pierwszej i piątej. Nie wybieraj mi najlepiej. Dobra, no to weź sobie jeden. Jedneczka i już zostajemy przy. Tak, no. Właśnie, jest taka sprawa, że nagrywamy to wszystko. Jest taka sytuacja, że aktualnie mamy godzinę 1 w nocy. I niestety nie mogę być dzisiaj głośno. Na spokojnie, jest po ciszy nocnej. Rozpocznijmy ten draft szeptem w takim razie. Powiedzmy to szeptem, ale szeptem. Alo, ALO NIE! Nie. Dobra. Nie. Dzisiaj cichutko to jest. Pierwsza noc, dobra. Kapitanów mam, nie? Tak, ja też mam. Zacznijmy od standardowych eliminacji, jak ze starych, dobrych czasów. Jasne. Zacznij. Dwa. Pięć. Trzy. Kurwa! Zakrztusiłeś się czymś? Striker. Ojojoj. Ale poszło, no dobra. Całe szczęście, bo go mi teraz wybierzesz. Jasne. No jest na pozycji drugiej, więc wezmę ci dwójkę, nie? No. No i tak zmienisz. Znaczy wiesz, to jest taki, powie dwa i trafił mi w niego, ale zaraz go zmieni i potem, no dobra. No, weź jedynkę. Jedynka, tak? No tak, lecimy tak dalej. Jest. Lecimy dalej. Lecimy dalej, no. No. Przecież ja już prawie wziąłem to, czemu ty w ogóle wypominasz tą jedynkę, z którą prawie wziąłem. No tylko ci już wojna, nie? No, jak to z ciebie z pamięcią w tym wieku, to już wiesz, różnie bywa. Dobrze. Czyli mam wziąć... Czyli tą piątkę, no. Ta jedynka, przesrane z tą jedynką, mówię ci. Brawo. Ciężkie czasy nastały. 5 razy 5. 25. Razy 5. 125. Razy 5? 550. Jaki ty jesteś głupi. 625. Odjąć 5? 620. I co wychodzi? 620. Wychodzi, że jesteś ułomny, więc bierz jeden. 5.45 ma samolot dzisiaj. Nie zapomnij, żeby wziąć wszystkie potrzebne rzeczy, jak będziesz gdzieś leciał, nie? Bo taka ciekawostka. Ja lecę do Włoch. A wydaje mi się, że nie ma bardziej doświadczonej osoby w locie do Włoch, jeśli chodzi o pana Alvina. Bo wydaje mi się, że on wie trochę więcej, co trzeba zabrać. Niż może znajdziesz plecak wreszcie, nie? Może gdzieś tam jeszcze sobie jeździ w jakiejś taksówce, no zobaczymy. Może wsiądziesz do jakiejś i może, proszę bardzo. No to jest serio, skip. Ty masz jakąś stronę włączoną obok, kiedy ja nie widzę? Bo nie wiem, mi się wydaje, że masz na dwa monitory. Co to, X-Videos tym razem? No, ostatnio rzuciłem nasze spotkanie tam jest? Ostatnio, ale, nie przyjęli, bo to był taki gwałt. Przyjęli tego spotkania niestety. Jakie spotkanie? Czy jedynka od razu? Trójka. Trójeczka? Cztery. Czwóreczka? Sześć. Nie masz szóstki. Pierwiastek z ośmiu, do trzeciej. Dwa. Trzy. Czyli trójka. Piątka. Czyli piąteczka. Jeden. Jedyneczkę bierzemy. Cztery. Czyli czwóreczka. Dwa. Dwójeczkę? Trzy. Trójeczkę. Pięć. Piąteczkę bierzemy. 15. No nie ma takiej opcji. Bierz dwa. Czyli dwójeczka. Końcowo cztery. Czyli czwóreczka. Dokładnie. Nie Alvin. Wow, jakie były szanse na to, jakie były szanse na to, jakie były szanse. Nie kupuję tego, bo ja wiem, że tam nie było pele. Nie kupuję tego. Nie kupuję tego. Nie ma problemu. No to weź. Czyli Joe Cole na trójce. Tak jest. Dobra. Na pewno to był Joe Cole. Ja te kolory, o Boże. Maestro, kipembe! Pewno nie bierzesz dwa. Okej. Okay. Nie bierzesz pięć. Okay. Nie bierzesz też trzy. Okej. Okay. I nie bierzesz czwórki, bierzesz jedynkę.
teraz! To naprawdę mnie wkurwiłeś! To był odkurzacz. Ale ty mi zrobisz jeszcze ostatni szans, bo ja mam idealnie na jednego zawodnika. 4, 2. Oj, chyba już trafiłem, co? Nie, potrafię teraz, bo jest na piątce. I zostało ci 3-1. Eliminuję numer 3. Nie kupuję tego, Nie, dobra, no dawaj dalej, nie ma szans. Żarcik mi się przypomniał, wiesz, akurat wyjątkowo. To ja 5. 1. 3. Dwójkę bierzemy, 4. No jeden ziomeczek się właśnie z nami żegna, więc jak mi go weźmiesz, to pożegnam się z dobrym wyborem. Grałeś w Call of Duty kiedyś Modern Warfare? A jak na przykład miałeś misję w Czarnobylu z kapitanem Macmillanem, to grałeś? Nie. Ja mam bardzo fajne karty. I do zgrania, i do grania. Same plusy. Chyba do zgrania. Bierzemy ze wszystkich? Nie. Ja mam skip, ale jest jeden fajny gościu do zgrania. Mógłby się przydać. Nie, no nie możemy tak zrobić. Ale czemu mi nie ufasz? Czy myślisz, że wybrałbyś go? Zależy, jaki numer powiesz. Który ma największe szanse u ciebie na wzięcie? Nie musisz powiedzieć, że go na pewno weźmiesz, ale który tak... Myślisz, że to jest takie, wiesz, 40% szans? 1. A trójka na przykład? Może być trójka, jasne. A piątka? Nie, trójka. A czwórka? Trójka. Już przekonałeś mnie tą trójką, przykro mi, no. Już się nie odczepię od niej. On jest mocny. Jest mocny. Czekaj. Microphone muted. On jest mocny. Trójce jest Totti Messi. I zaraz mi go weźmie. Microphone activated. Olaf, my gadamy na Discordzie, nie w tym speaku. Nie. Nie. Jezu, nie. Daj spokój. Nie. No właśnie powiedziałem. Nie zobaczy. Nie, luz, to nie było tak, to jest. Jeszcze muszę ten. Nie, luz, to jest serio tam. Nie przejmuj się. Alvin, nie śmiej się. Kurwa. No bo właśnie mi powiedziałem, żeby nie, ja to dogadałem sobie spokojnie. Piątka weź. Ale ja jestem głupi. Weźmiesz tę piątkę? Alvin, bo ja wysłałem z usłyszanym odbiciem. Tak, widzę. Dziwnym trafem nazwisko nie jest w lustrzanym odbiciu i statystyki. Ale to jest taki specjalny program do tego. Aha. A czekaj, ten Keylor Navas nie przyda się do SBCO na niego? No jakbyś mi go wziął, to wtedy na pewno, nie? Ale mi się weźmie, że to nie zrobię na niego, no. He could be useful for the nanny SBC. Tylko wiesz co, ja się boję, że ten cheeky Keylor Navas to może być cheeky Optimus Ronaldo gruby. Nie bym na tyle inteligentny, żeby tak to rozegrać. To prawda, bierz trójkę. No to dobra, to ja biorę jedynkę, a ty bierzesz dwójkę. Dobra. Dogadani. Dogadani. Jasne. Wziąłeś? Nie. No wiesz, pięknie. No ta trójka no, z ławki będzie wchodził, ale może być, no, mogło być gorzej chyba. To fajna działka, nie? Bardzo miła, bardzo atrakcyjna, bardzo ładna, ale stary, nic się chyba nie umywa do pani Mirandy z Mass Effect. Widziałeś panią Mirandę z Mass Effect? Mogę zobaczyć zaraz. Zobacz sobie. Wydaje mi się, że Alvi będzie musiał iść siku. A trójce jest nic inny, kapitan. Ożeś chuj! Tam wziąć dwójkę czy czwórkę? Jedynkę. Ja mam wziąć jedynkę? No. Nie. Zamknij mordę. Nie bierz żadnych eliminacji, ty nie szansy. Nie, jest późno, nie będę tutaj sąsiadów nerwował. 3, 1, 5, 4 i bierzesz 2. Nie. Słuchaj, bierzesz 2. Słuchaj jeszcze raz. Bierzesz 2. Biorę 2? Tak. Weź 2. Tak. No kurwa!
stałem tak specjalnie do mikrofonu i się wypiłem, żeby soczyście ci się zbączyć w mikrofon. Ale jak mi się słuchawki spadły, to mi się już odechciało i już. Naprawdę lecimy dalej, wycinamy to. Kurwa, Pele. O nie. O nie, o nie, o nie. Aż takim dobrym aktorem nie jestem, niestety. O nie, o nie. Muszę cię zmartwić. Nie mam pojęcia, co się robiło tutaj. Nie, 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 proszę nie robić takich rzeczy. Jo, jedynie o Filipę Coutinho, nie mogę zbyt głośno krzyczeć. Nie mogę. Jak to wpadło? Ale ręcznik, zostawmy powtórkę. To był najlżejszy strzał w historii ludzkości. Jaki Boże. Ręcznik. To powinien być karny. Wiesz, co ty to mówisz? Powinieneś być karny, to powinien być co karny. Ty mówisz? Ach. Karny! No! No jaki, co ty mówisz w ogóle? Karny powinien być. Jakieś omamy masz chyba. Dlatego, że ty chciałeś wejść i przez przypadek ci nie wszedł. Oplułem teraz cały telewizor. Zajebista formacja. Oh baby. Ciężary? Ach, Cordoba. Fałszyka bym przywalił. No dawaj. Nie. O, shit. Nie. Co? Cordoba. To nie jest karny? No jak karny? Krzysztof Bielki. No jak karny? Przecież to karny jest. Co ty mówisz w ogóle? Nic nie złamałem. Spalił chyba. Kurde bele mole. Kurde bele, 18 metrów. Free kick? Nie, to też tu działało. Nie. Nie! Przestań! No! Ja jest, obronił strzał, brawo! Aha, chyba ten ko... No co? Pele 99! Pele 99 na pełnym zgraniu. Wow. Jest to na pewno jeden z meczów. Uuuu! Okej, okay, tego tylko jeszcze nie znałem. Nie! Nie, nie! Odinstalowujemy to! Nie, przysięgam. Ja go zaraz zmienię, nie? Naprawdę, to nie jest śmieszne. Ja go naprawdę zaraz zdejmę, bo to jest chłop mi dosłownie sabotuje mecz. A jest bramki! On mi sabotuje mecz. Wow, dobra, zmiany. Co robisz, Germana? O Boże. Ojej, spokojnie, no nie tak, dajcie mu szansę, no daj mu szansę, Antonio, no daj! Masz Pele, albo nie Pele, cyk, skorpionem, a co? Bawimy się, proszę państwa. Na zabawę, ciekawe gdzie poda, na pewno nie, uuu. Ciekawe rozegranie, no leć, dawaj, Silas. Cyk. O pierdę. Najgorszy strzał na świecie. Ciekawe gdzie zagram. Co za pies jebany. Spokojnie, Coutinho, bez takich. Z szacunkiem do rywala, to nie był Coutinho chyba. Oj, Joao, ojej. Oj, no nie, no tak, tak panowie. Ojej, no nie, no Coutinho, no nie, no daj fair play, bo to jest przesada już. Ojej. Patrz, to Coutinho podaje, czy jeszcze nie? Zabili się tam u siebie i teraz. Ajajaj, Coutinho! Czekaj chwilę, na razie ten. Czekaj chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Fair play, nie? Bo ten... Kamera. Ej, mi się kamera wyłączyła. No daj ci, już miałeś piłkę i co? Mi się kamera wyłączyła. Ki? Strzeliłeś po tym. Jak? Kamera. Ale miałeś piłkę wyłączyła przy nodze i ci zabrałem, tak? O co ci chodzi? Uj, bra! Tyś! Ooooooo! Ej, na czas, podaję w pole karne, podaję. I uderzam.